Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj gości na kanale dr Anna Jagiełło-Szostak z Uniwersytetu Wrocławskiego, również Instytut Europy Środkowej. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Będziemy rozmawiać o Czarnogórze, jako że jesteśmy w trakcie, właściwie początek wakacji. To chyba dobrze, że Polacy wreszcie odkryli, że Bałkany to nie tylko Chorwacja, chociaż też z tym terminem by się wielu kłóciło, czy Chorwacja to też Bałkany. Aczkolwiek turystycznie również Czarnogóra staje się coraz częstszym kierunkiem i krajem, no, który powoli chyba odkrywamy. Tak, zgadza się. Rzeczywiście już sezon turystyczny w Czarnogórze można powiedzieć, że jest w pełni. No Czarnogóra też z jednej strony no to jest takim państwem, które ma zaledwie 630 tysięcy mieszkańców, ale jeżeli popatrzymy na liczbę turystów przypadających na obywatelach, to jest to prawie 0,6. A więc rzeczywiście Czarnogóra pod tym względem no jest takim obleganym krajem. No w takich rankingach światowych zajmuje 60. miejsce pod względem ilości turystów. No i rzeczywiście coraz częściej Polacy starają się wyjeżdżać do Czarnogóry. To znaczy, jeżeli weźmiemy pod uwagę, kto najczęściej odwiedza Czarnogórę, no to są to oczywiście goście z regionu najbliższego, zarówno z Serbii, jak i Bośni i Hercegowiny. Także są to Rosjanie, Ukraińcy. No i Polacy gdzieś są na dalszym miejscu, ale rzeczywiście coraz częściej podróżują. Za moment pewnie zapytam, co zobaczyć można w Czarnogórze, ale tutaj wspomniała pani doktor o tych Ukraińcach, o Rosjanach, którzy no jeszcze chyba niedawno przyjmowali obywatelstwo czarnogórskie chyba. Taki był proceder. Też, to prawda. Znaczy generalnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę te relacje Rosja-Czarnogóra, czy Rosja-Czarnogóra-Ukraina-Czarnogóra, no to tutaj należy wspomnieć chociażby o takich dobrych relacjach wcześniej Czarnogóry z Rosją, które w zasadzie zaczęły się psuć od momentu 2014 roku, gdzie Czarnogóra już kierowała swoją politykę zagraniczną na ten kurs euroatlantycki i była w fazie negocjacji z NATO. No i tutaj 2017 rok był takim kulminacyjnym, gdzie Czarnogóra przystąpiła do NATO. No i tutaj rok 2022 po rozpoczęciu wojny rosyjsko-ukraińskiej też dochodziło do takiej dyskusji na forum rządu czarnogórskiego, czy przyłączyć się jak szybko do tych sankcji. No Czarnogóra dopiero w kwietniu się przyłączyła. To też jest związane chociażby z reprezentacją serbską w społeczeństwie czarnogórskim, no i też to na pewno wpływa na pewne też poglądy w stosunku do relacji z Rosją. A jeżeli chodzi o stronę ukraińską, to też widzimy, że Czarnogóra przyjęła wielu uchodźców z Ukrainy. Tutaj cały czas premier Abazowicz deklaruje tą pomoc i kurs w stronę właśnie pomocy Ukrainie. I no jest to na pewno swego rodzaju chęć pomocy dla właśnie Ukrainy. W takim razie turyści z Rosji odwiedzają dzisiaj Czarnogórę chętnie. Kraj otwiera się na wschód? Jeżeli popatrzymy właśnie na statystyki, o których powiedziałam wcześniej, że Rosjanie wcześniej stanowią duży odsetek osób, którzy przybywają jako turyści, no ale też można powiedzieć o firmach IT, które otwierały się w zeszłym roku zarówno ze strony Ukrainy, ukraińskich obywateli, jak i rosyjskich. No i też ta destynacja, na przykład w Czarnogórze, to widzimy, że tutaj Tiwat, Budwa są takimi miejscami, gdzie można usłyszeć bardzo często język rosyjski. Co można zobaczyć zatem w Czarnogórze? Rejsy, monastyry, góry?
No, ta turystyka czarnogórska jest bardzo zróżnicowana. Osobiście to mogłabym polecić bardzo mocno całą Zatokę Kotorską, która zresztą znajduje się, i Kotor miasto, które znajdują się na światowej liście UNESCO. No, ale też to są, możemy mówić o takich naturalnym dziedzictwie, tutaj chociażby kanion rzeki Tara czy rzeki Piwa, góry Durmitor, które są odwiedzane przez także turystów z Polski. Zatem są to takie główne destynacje, jeżeli chodzi o Czarnogórę. No i wybrzeże, to jest Herceg Nowi czy Ulcinj i inne miejscowości. Ta infrastruktura jest przygotowana? Generalnie wydaje mi się, że tak, chociaż no tutaj też trzeba wspomnieć, że Czarnogóra jako miejsce bardzo chętnie odwiedzane też boryka się z wieloma takimi problemami. Tutaj możemy mówić o tak zwanym overtourism, czyli zbyt dużej ilości turystów w jednym miejscu. To między innymi Kotor jest też takim przykładem. No i rzeczywiście możemy liczyć na bardzo duże tłumy, zwłaszcza w tym wysokim sezonie turystycznym. Jeżeli chodzi o samych obywateli, bo jedno to jest otwierać się, a drugie to też no, zakłócenie życia przez turystów. Fakt, że nie każdy obywatel Czarnogóry może być otwarty, żeby ktoś po prostu mu pod domem, czy w miejscach rzadko uczęszczanych przebywał, i też dbanie o przyrodę, ekologię. Turyści również mają swoje pewne, popełniają błędy w swoim wycieczkowaniu, w odpoczywaniu śmiecą. Wiele krajów też dyskutuje na temat degradacji środowiska. Czy turyści szkodzą Czarnogórze? Zgadza się, jest to problem tak naprawdę szeroki. To nie tylko właśnie Czarnogóra z tym się zmaga, ale tutaj też przykład chociażby Chorwacji, też wprowadzania różnego rodzaju ograniczeń dla turystów. Ten aspekt z jednej strony, to co trzeba podkreślić w Czarnogórze, to że no 5% dochodu dla czarnogórskiej gospodarki, no to stanowi właśnie gałąź turystyki, jest tą czwartą gałęzią gospodarki w Czarnogórze. Stąd z jednej strony no tutaj Czarnogóra zachęca do przyjazdu do swojego kraju, no ale właśnie z drugiej strony jest to ten czynnik negatywny, gdzie jest zbyt dużo turystów. No i tak jak pan powiedział, kwestie ochrony środowiska też nie są zawsze respektowane. I przede wszystkim to ważne, jest taniej niż sąsiedniej Chorwacji, albo powiedzmy jeszcze dalszej Słowenii, gdzie ceny no, dla turystów paragony grozy, jak to w Polsce mówimy. Tak, zgadza się. Turystyka generalnie jest taniej w Czarnogórze, chyba taniej jeszcze jest w Albanii w tym momencie, ale rzeczywiście w porównaniu z Chorwacją jest bardziej dostępna w tej chwili w Czarnogórze. Samodzielnie czy z biurem turystycznym? To chyba już zależy od preferencji. Wydaje mi się, że samodzielnie można też jednak sporo zaoszczędzić, tym bardziej, że coraz więcej lotów jest z Polski do Czarnogóry, także tanimi liniami lotniczymi. Tutaj przykładem może być Wrocław i bezpośrednie loty do Podgoricy. No wiadomo, później to wiąże się z różnymi kwestiami takimi organizacyjnymi dojazdu, chociażby z Podgoricy do tych miejscowości nadmorskich. Jednak też dojazd do tych miejscowości, nawet liniami autobusowymi, jest bardzo rozbudowany. No i jedzie się około 1,5 godziny, a więc nie jest to zbyt długa podróż. Polacy często udają się na wakacje, bo chcą odpocząć od lokalnej polityki naszej Polski. Jest od czego odpoczywać. Czarnogóra po wyborach, tak wydaje się, stabilnym państwem. No, pytanie jest dość trudne, to znaczy trudne i nie. To znaczy, z jednej strony mieliśmy rzeczywiście ostatnio serię wyborów w Czarnogórze, bo w zeszłym roku były wybory samorządowe, w tym roku mieliśmy wybory prezydenckie w marcu i kwietniu, to były dwie tury, no i w czerwcu były wybory parlamentarne.
I rzeczywiście też w zeszłym roku rząd Dritana Bazowicza otrzymał wotum nieufności. Można było mówić o takim kryzysie polityczno-instytucjonalnym. Problemy były związane też z Trybunałem Konstytucyjnym, a więc no tutaj rzeczywiście ten kryzys cały czas narastał. No jest taka nadzieja, że jedne wybory, czyli prezydenckie i wygrana Jakuba Milatowicza, przeciwnika, no, polityka, którego w historii Czarnogóry już bardzo długo jest obecny. Tutaj myślę o Milu Dziukanowiczu, który przegrał z Jakubem Milatowiczem. I następnie wybory parlamentarne, tutaj kwestia tak naprawdę utworzenia rządu. Generalnie wybory miały miejsce 11 czerwca. No i 26 czerwca powinna być podana ostateczne wyniki wyborów zatwierdzone przez Państwową Komisję Wyborczą. Jednak no, tutaj widzimy, że też przesunie się ten termin ze względu na chociażby możliwość składania skarg związanych z przeprowadzeniem wyborów. Takie skargi wiem, że wpłynęły i też jest możliwość składania tych skarg drogą pocztową, to na pewno wydłuża w jakimś stopniu podjęcie ostatecznej decyzji co do zatwierdzenia oficjalnych wyników. No generalnie też mówimy o takiej zmianie politycznej w Czarnogórze, ponieważ no dotychczas przez ostatnie, możemy powiedzieć, 30 lat partia DPS, lidera wcześniej Milo Dziukanowicza, obecnie liderem jest Daniel Żywkowicz i ta partia obecna obecna jest ponad 30 lat w polityce czarnogórskiej. Milo Dziukanowicz był wcześniej premierem, prezydentem. Ta partia de facto sukcesywnie traciła poparcie, aczkolwiek w wyborach parlamentarnych z tego roku widzimy, że ta koalicja z DPS-em na czele zajęła drugie miejsce, a Ruch Europa Teraz z Milo i Kospaiciem, w której też wywodzi się obecny prezydent, zajęła pierwsze miejsce, otrzymała 24 mandaty, a 21 w DPS. To są w tej chwili takie dwie najważniejsze partie, które no, mogłyby, gdyby udała się ich współpraca, to można mówić, że ta koalicja PES-u i DPS była taką koalicją stabilną, aczkolwiek no, są też pewne różnice w poglądach tych partii, chociażby związanymi z Otwartymi Bałkanami, z inicjatywą Otwarte Bałkany. No też widoczna jest taka walka pomiędzy tymi partiami i PES, który zresztą lider PES-u zaraz po wyborach stwierdził, że nie chce współpracować z DPS-em. DPS-owi na pewno wchodzą też różnego rodzaju afery, czy to z nieruchomościami, czy związane z kwestiami związanymi o pogorszanie się gospodarki czarnogórskiej. No i to tutaj rzeczywiście ta współpraca nie wiadomo, czy będzie możliwa. Tak jest. Zachęcam do tego, żeby wybrać się do tego jednego z najpiękniejszych miejsc na Bałkanach, właśnie Czarnogóry. Również wątki polityczne. No państwo niech przygotują się na widoki. Wspaniałe plaże, tym bardziej, że jest co zwiedzać i mamy sezon wakacyjny. Od polityki można odpocząć, ale na tym podcaście od polityki raczej nie odpoczywamy. Zawsze gdzieś się wątki pojawiają. Doktor Anna Jagiełło-Szostak, tak bardzo dziękuję, kłaniam się. Dziękuję bardzo. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.